Karol Olgierd Borchardt, znaczy kapitan. Czyta Adam Szyszkowski. Tenanga. Za to, żeś uratował mi życie w pustyni, darowuję ci pchnięcie mnie nożem w haciendzie del Venado i strzał do mnie nad jeziorem Salto del Agua. Ale za to, żeś zamordował moją matkę, giń, nędzniku. Po tych słowach Fabian pchnął ku Chiłłę, który usiłował złapać ramię Tenangi, ale już nie zdążył i głową poleciał w przepaść. Tenanga, oparty na łuku, w milczeniu przyglądał się scenie sądu w pustyni nad straszliwym łotrem ku Chiłłą. Zamordował on w bestialski sposób matkę przyjaciela Tenangi, Fabiana, chcąc zawładnąć olbrzymią fortuną, której spadkobiercą po matce był Fabian. Tenanga pogładził olbrzymiego oswojonego niedźwiedzia Grizzly, stojącego obok niego i gotowego do wykonania każdego rozkazu. Długie czarne włosy Tenangi opadające w puklach na plecy przystrojone były kilkoma orlimi piórami, oznaką syna wodza. Gdy ucichł głuchy łoskot ciała spadającego po pionowej niemal skale, powiedział: Uff, mój biały brat unieszkodliwił najbardziej podłą białą twarz, jaka plamiła swymi śladami ziemię jego czerwonych braci. Mój biały brat nie potrzebuje więcej pomocy Tenangi. Tenanga pójdzie teraz z pomocą białemu kwiatkowi prerii, którego chcą porwać Parintintinsowie. Podniósł rękę i głośnym hołk pożegnał Fabiana i jego towarzyszy. Kilka dni biegł Tenanga ze swym wiernym Grizzlim na wschód. Minęli dwa kaniony, weszli na płaskowyż i wieczorem znaleźli się przy wspaniałej haciendzie Don Fernanda, ojca pięknej Rosity. Przybyli za późno. Pałac płonął. Parintintinsowie, nie mogąc zdobyć haciendy, podpalili wszystko. Tenanga zostawił torbę oraz łuk pod opieką niedźwiedzia Ura i dobiegł do drzewa, którego olbrzymi zwalony pień opierał się gałęziami o parapet okna. Po pniu wspiął się Tenanga do wnętrza pokoju, skąd wydobywały się kłęby dymu. Po jakimś czasie ukazał się ponownie, niosąc przerzuconą przez ramię białą kobietę w mokrych szatach. Trzymając ją, przedostał się przez zasłonę ognia do miejsca, gdzie Grizzly Ur pilnował łuku i torby. W tej chwili pojawiła się grupa jeźdźców. To było...